No. Już? Jesteś głodny? Ja. Jedziesz. A co mam jadać? Siema, tu Buszty. Już, ja. Siema, tu Buszty. Zapraszamy na pierwszy odcinek. Food Truck Superstar. Bęga. Pytanie numer jeden. Jak poznaliście się i skąd pomysł na busztowego traka? Poznaliśmy się w technikum parę dobrych lat temu. Potem mieliśmy trochę przerwy w znajomości, ale spotkaliśmy się przypadkiem, zakumplowaliśmy się i postanowiliśmy otworzyć food trucka. To jedziemy z pytankiem numer dwa. Wóźdź, czyli kiełbasa. Jest jeszcze jakieś inne znaczenie wóźdź z kary? To jedziemy z odpowiedzią. Jasne, nasza nazwa, czyli wóźdź z kary, jest dwuznaczne. Pierwsze pisać do nazwy przyprawy, drugie nawiązujemy tutaj kary do taczki. Pytanie numer 3. Jaki jest wasz bestseller? Naszym bestsellerem jest biała kiełbasa. Podajemy ją. Ta synek, ta, ta żebyś to widział, to jest to. To jest to. Właśnie pocięto. Pocięta na kawałki. Polana ciepłym sosem kary na gorąco, albo z fryteczkami, albo z pieczywkiem. Zajebistem. Co was wyróżnia względem produktu na tle innych traków? No oczywiście co? Moje kiełbasa! Te produkty, czyli kiełbasa, jak tu widać, trzy. Możesz zwrócić tutaj kamerkę, tak? Raz, dwa, trzy. Są trzy różne kiełbasy. Robione są tylko i wyłącznie dla nas przez małą, ale z dużymi tradycjami. Masarnie w Rudzie Śląskiej. Dodatkowo, co nas wyróżnia, to sos, który tak naprawdę podajemy w sposób no, na ciepło i takiego sosu, takiej receptury no, nikt oprócz nas jeszcze nie ma. Pozycja 69. Jakie opinie klientów? Ta pozycja 69 to pyszny serek zasmażany z fryteczkami najlepiej albo z pysznym sosem. Dodaj, że świeży. Świeży. A jakie opinie klientów? Na razie to jest nowy produkt, więc docieramy i są pozytywne opinie jak na razie. Pytanie numer 6. Widujecie się praktycznie codziennie, czasami pewnie częściej niż z rodziną. Jaki jest przepis na udany team? Udany team to my, przede wszystkim. A sukces? Proste rzeczy. Zaufanie. Przede wszystkim charaktery, różne dwa. I działamy wspólnie i jest dobrze. Jaki był wasz najgorszy klient? Mieliście kiedykolwiek jakąś reklamację? Nie pamiętam. Nie no, reklamacji brak. Jeżeli chodzi o klienta, który no, najbardziej nam utkwił, to była pani, no, która jakby wymyśliła swój własny sos. Zapanowała moda na ten system sprzedaży jedzenia, co spowodowało pojawienie się wielu nowych food trucków. Jak wygląda sprawa rywalizacji między trakami? Tutaj niestety o rywalizacji nie ma co mówić. Food trucki jest jak jedna wielka rodzina. Każdy sobie pomaga, wspiera i działamy wspólnie i razem. No nie no, na co dzień zawsze jak się widujemy jest wsparcie i wielki szacun i pozdrowienia dla wszystkich food trucków. Niedawno minął pierwszy rok waszej działalności. Jak zmieniło się wasze życie? Nie ma czasu, ogólnie wszystko jest zajebiste. Pytanie numer 10 za 10 punktów. Robiliście statystyki dotyczące ilości miast oraz kilometrów przebytych busztowozem? Trudno określić, ale kilometrów, tysiące przebytych kilometrów, litry sosów, mnóstwo kilogramów kiełbas i frytek. I tony frytek. To się zgadza, potwierdzam. To skóry. I uły. Dobra, bank. Ile godzin trwała najdłuższa sprzedaż? Najdłuższa sprzedaż 18 godzin zasuwania bez spania. Był to slot art. W Lubiążu, w zamku Lubiążu. Było całkiem ciężko. Bardzo przyjemni ludzie, klimat. No dla takich chwil warto pracować, warto żyć. I mile tam wrócić na pewno. A co wy lubicie jeść? W końcu nie samym busztem człowiek żyje. To fakt, nie samym busztem człowiek żyje, bo lubimy też nasze fryteczki. A tak z innej beczki. Często, gęsto na zlotach, no nie mamy czasu na jakiekolwiek tam posiłki. Lubimy
często się wzmacniamy. Pozdrawiamy zresztą ekipę Lemonową. Dziękujemy. Pozdrawiamy również inne futraki, które tak naprawdę wymieniamy się z nimi i nas wspomagają. Często są to napoje koktajlowe, bądź też jakieś owoce, które dają nam powera, kopa. A wtedy robota znowu wraca do normy i możemy działać dalej. Pracujecie na różnych sprzętach. Odmówiły wam kiedykolwiek posłuszeństwa? Oj tak, odmówiły. W szczególności na samym początku. Moje stanowisko jakby frytownica. Podczas zimy, my się nie lubimy i głupoty robimy. Także no, najbardziej takim zapamiętanym problemem to była tylko i wyłącznie frytownica. Tak to cały sprzęt mamy już dopasowany i wszystko działa i kula, także możemy dalej działać. Jak odreagowujecie oraz co robicie w wolnym czasie? Dobre pytanie. Chcielibyśmy mieć ten wolny czas. Jak odreagowujemy? Smażymy frytki, smażymy wuszty. A wolny czas? Czasem się gdzieś uda wyskoczyć na jakiś basen. Na jakieś frytki. Czy w trakcie waszej pracy zdarza się, że klientki oprócz zamówienia wuszta proszą o numer telefonu? Niestety, drodzy widzowie, nie podajemy numeru nikomu, bo mamy tylko numer stacjonarny, a często nie ma nas w domu. Wóz skary przez Laca Łuskich, kurwa. Ale musimy... Jeśli nie wierzysz w reklamę cel, zgłoś się do nud.pl. Dziękuję. Ty stary, teraz wyglądasz oby włóczyki. W imieniu całej familii chcielibyśmy podziękować za wszystkie dobre wuszty w 2016 roku i pozdrawiamy panią Anię, menadżer, która tutaj ogarnęła te wszystkie zajebiste pytania. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Gdzieś. Na pewno w sobotę. W Polsce. Dziękuję. Dziękuję. Bruno, pozdrowienia też dla ciebie. Hau!